Od prehistorii po współczesność, gdzie skansen zmatowiałej historii miesza się z blaskiem nowoczesności. Podróżujemy przez wieki średniowiecznych kultów, śladami legend, po rozkwit prawdziwie pozytywistycznego miasta galicyjskiej epoki. Spoglądając z góry na tętniący życiem organizm, wpisany koleją losów wielki Kraków doby niepodległości. Chwaląc bohaterów wolności i upamiętniając ofiary wojennej pożogi. Współczesne Podgórze, przywracając pamięć o swojej historii, błyszczy nowym blaskiem, coraz mocniej przyciągając na południowy brzeg Wisły. Zapraszamy na podróż po dziejach miasta i dzielnicy Podgórze. Dzieje krakowskiego Podgórza, położonego na prawym brzegu Wisły, są dość długie. W starszej epoce kamienia, w młodszej epoce kamienia były to tereny niezbyt atrakcyjne dla osadnictwa. Właściwie jedynym elementem, który mógł tutaj ściągać ludzi, to był surowiec krzemienny, który można było wydobywać ze skał jurajskich. Taka sytuacja trwała aż do czasów tak zwanej kultury łużyckiej, to jest epoki brązu i wczesnego okresu żelaza, kiedy tutaj zaczęły pojawiać się większe grupy ludności i prawdopodobnie zaczęły zasiedlać południową część Krzemionek. Tutaj uformowało się prawdopodobnie zaplecze grodu książęcego na Wawelu. Każda epoka odcisnęła się na Podgórzu. Nie należy zapominać, że najstarsza budowla Krakowa to jest kopiec Krakusa. Znajduje się właśnie na Podgórzu. Znajdujemy się, proszę Państwa, przy obiekcie dość symbolicznym, kopiec Krakusa. Kopiec, który jest wiązany co najmniej od XV wieku z początkami Krakowa, z legendarnym założycielem Krakowa, Krakiem, Krakusem. I proszę Państwa, obiekt, który rzeczywiście, którego metryka sięga okresu jeszcze plemiennego, jak wykazały to przede wszystkim badania w okresie międzywojennym, badania prowadzone zarówno w okresie międzywojennym, jak i również wykopaliska, które miałem okazję prowadzić przy remoncie konserwatorskim kopca. I proszę Państwa, tutaj się wszystko zaczęło. Kopiec Kraka był tylko największym z dużej ilości grobów, które w tamtym miejscu były, słowiańskich. Mówimy o małych kopcach, bo taki był obrzęd pogrzebowy w tamtym okresie. Niestety Austriacy prawdopodobnie zniszczyli resztę kopców, kiedy budowali fort. Wzgórze Lasoty, inaczej Góra Świętego Benedykta, to miejsce w krajobrazie Podgórza, gdzie początek średniowiecza wyrzeźbił zabytki o niespotykanej wartości historycznej. Chodzi o przedromański kościół Świętego Benedykta. Tego typu obiekty z X wieku znajdują się tylko na Podgórzu i na Wawelu. Na obecnym etapie badań odkryliśmy przedromański kościół o czworokątnej nawie z podkowiastą apsydą. Natomiast według badań profesora Zina z przełomu lat 50. i 60. pod tym przedromańskim kościołem powinna znajdować się rotunda. Do tej pory jej nie odkryliśmy, no ale tak jak powiedziałem, badania mogą pokazać jeszcze różne tajemnice, które się tu kryją.
Mamy podejrzenia o palatium, niepotwierdzone, ale są potwierdzenia. Mamy fantastyczne cmentarzysko słowiańskie z wielkim kopcem, który przeszedł do historii jako kopiec księcia Kraka. To wszystko mówi o tym, że coś niezwykle ważnego tutaj musiało się dziać, że jakieś bardzo ważne i silne osadnictwo na tym terenie egzystowało. Podgórze pozostało częścią aglomeracji krakowskiej, mimo że znajdowało się po przeciwległej stronie Wisły, ponieważ zostało związane z miastem Kazimierzem. Jego losy wiążą się dość ściśle z historią Kazimierza. Na kartach historii nowożytnego Podgórza zapisane zostały gospodarcze rozdziały o kamieniołomach i cegielniach, ale też wojenna pożoga potopu szwedzkiego i rozerwanie terytoriów Polski przez trzech zaborców. Wtedy też zaczęła się historia miasta o nazwie Podgórze. Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej, do którego doszło w 1772 roku, Austriacy zajęli Kazimierz, ale po protestach strony polskiej, a przede wszystkim pozostałych państw zaborczych, czyli Prus i Rosji, odstąpili Kazimierz, wyszli z tego miasta, pozostali jednak na prawym brzegu, gdzie w 1784 roku założyli miasto Podgórze. Na pewno trzeba spojrzeć na Podgórze jako na miasto pogranicza. To niewątpliwie dodawało miastu znaczenia militarnego. Ale chciałem zauważyć, że poprzez to miasto rozwijało się gospodarczo, gdyż tam, gdzie są żołnierze osadzani, właśnie w Podgórzu pojawił się garnizon austriacki, tam też pojawia się zapotrzebowanie na żywność, na różnego typu usługi, inwestycje budowlane, bo przecież zaczęto tutaj wznosić forty. Rozpoczyna się proces tworzenia organizmu miejskiego i nadawania kształtu architektonicznego jego centrum. Symbole wolnego królewskiego miasta Podgórza możemy zobaczyć przy rynku podgórskim, ukształtowanym w pierwszej połowie XIX wieku. Władza lokuje się w domu pod Białym Orłem, w budynku mieszkalnym, którego strzeże umieszczony na fasadzie drapieżny ptak. Po upadku systemu napoleońskiego w 1815 roku doszło do obrad Kongresu Wiedeńskiego, na mocy którego powstało wolne miasto Kraków, zwane inaczej Rzeczpospolitą Krakowską. I z tego organizmu politycznego, z tego mini państewka, Podgórze jednak wykrojono. Czyli po 1815 roku Podgórze, można powiedzieć, odzyskało status samodzielnego miasta. Najistotniejszy wpływ dla zarówno rozwoju Podgórza, jak i późniejszej jego integracji z Krakowem w pierwszym rzędzie miały mosty, ponieważ zbliżanie się, czy to zbliżenie do siebie dwóch brzegów warunkowało istnienie przewozu. Dopiero od lat 30. XIX wieku realizacja tej pierwszej trwałej przeprawy mostowej, czyli mostu Franciszka Józefa. Oczywiście później niejako nastąpiło to w sposób lawinowy. Most kolejowy czy most trzeci, późniejsze przeprawy mostowe w dużym stopniu zbliżyły do siebie Kraków i Podgórze, co czytelne nawet jest, jeżeli patrzymy z pewnej perspektywy na zdjęcie lotnicze, czy też na plany miasta, nawet te archiwalne. Podgórze przeistaczało się w swojej formie przez dziesięciolecia, ale gospodarcze życie kierowało się swoimi prawami, torując sobie drogę pomiędzy dwoma jeszcze odrębnymi organizmami miejskimi po przeciwległych stronach Wisły. Jeśli chodzi o przyciąganie inwestorów do Podgórza, to władze miasta Podgórze w pewnym stopniu były bardziej otwarte, ponieważ wiadomo było, że muszą w jakimś stopniu
doścignąć Kraków, chociaż w Krakowie rozwój przemysłu stał na nieco niższym poziomie. Kraków był bardziej jak gdyby tradycyjny, zachowawczy, konserwatywny i też skrępowany przepisami urbanistycznymi, budowlanymi, związanymi z twierdzą Kraków. Co ciekawe, Podgórze było zasilane ludźmi bardzo kreatywnymi, ludźmi, którzy napływali tutaj z terenu Czech, Moraw, ze Śląska, którzy tutaj mogli wspaniale rozwijać swoje kariery. Solowie przyjechali tutaj na początku lat 40. XIX wieku. Mój pradziadek był inżynierem, zajmował się także i szkoleniem, wykładał w szkole inżynieryjnej tutaj w Podgórzu. Natomiast później został burmistrzem Podgórza i co ciekawe, bo zarówno on, ojciec mojego pradziadka, jak i teść mojego pradziadka, Ferdynand Zenning, byli burmistrzami Podgórza jako samodzielnej jednostki administracyjnej, samodzielnego miasta. Duży zakres swobód obywatelskich panujący w Podgórzu, wreszcie rozległe tereny zdatne pod zabudowę przemysłową sprawiły, że wielu Krakowianom Podgórze kojarzyło się z Ameryką. Podgórze najlepiej rozwijało się w ostatnim 30-leciu swojego istnienia, czyli to są od 90-tych lat XIX wieku do połączenia. To jest taki okres, kiedy można mówić o prosperity Podgórza, kiedy powstało najwięcej budynków użyteczności publicznej, 6 szkół, 2 rynki, place brukowane. Oczywiście ten przemysł ciężki, budowlany, którym się szczyciło i na którym właściwie zarabiało najwięcej, to przynosiło największy dochód miastu. Powstała kasa oszczędności, powstały jatki, powstała rzeźnia. To jest ten czas, kiedy Podgórze rozwinęło się najmocniej, najbardziej. Lata 70. XIX wieku, liczba ludności. Około 4 do 7 tysięcy. Mamy rok 1915. Podgórze liczy 25 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj oczywiście jest to jakaś forma rekonstrukcji tylko, bo już nie ma takiej biedoty jak w XIX czy XVIII wieku, która tłoczyła się i niemal tam dantejskie sceny pod kopcem się rozgrywały, kiedy rzucano te wszystkie dobra. Niemniej i tak radości, mam wrażenie, dużo to sprawia. To wszystko później, kiedy przyszło chrześcijaństwo, zostało przez chrześcijaństwo przejęte i rękawka odbywała się nadal, tylko teraz jako część, element krakowskich obchodów świąt Wielkiej Nocy. Rękawka tradycyjnie odbywała się zawsze na kopcu, jednak budowa linii kolejowej, która przecięła wzgórze na dwie części. Druga rzecz to budowa fortów austriackich. W związku z tym rękawkę przeniesiono z kopca Kraka pod kościół Benedykta, gdzieś pod koniec, na samym koniec XIX wieku, z tym, że ona już tam przybrała troszeczkę formę taką bardziej jarmarkową, odpustową. Podgórze to teren multikulturowy. To ziemia przez lata nasączana wartościami tolerancji i przedsiębiorczości. Dzięki sprzyjającym warunkom prowadzenia biznesu stała się nadzieją dla przyjezdnych. To miejsce darzę szczególnym sentymentem, no bo tu w tej kamienicy przy ulicy Celnej 1 się urodziłem. Mieszkaliśmy w dzieciństwie tutaj na pierwszym piętrze, gdzie ten balkon. Tu w tym kościele świętego Józefa byłem chrzczony i tu spędziłem pierwsze lata mojego dzieciństwa. Wisła o 100 metrów stąd była jeszcze wtedy rzeką, w której się można było kąpać. Była plaża po drugiej stronie. A skąd się tu wzięła moja rodzina? W drugiej połowie XIX wieku mój pradziad Leopold Sztur ze swoją żoną Anną postanowili zamieszkać w mieście Podgórze, bo wtedy było to jeszcze niezależne miasto Podgórze. Mój pradziadek miał ogromne ambicje, żeby coś dla tego miasta zrobić.
został radnym, pracował na rzecz miasta. W tym domu była duża restauracja mojego pradziadka, chyba największa w tym rejonie, w bardzo dobrym miejscu, bo w centrum, przy rynku podgórskim. Jeżeli mówimy o Podgórzu, mówimy o świadomym społeczeństwie, które zdecydowało się na nowe życie w nowym miejscu, rzucając swoje dotychczasowe życie, o ludziach odważnych i otwartych. Najlepszym przykładem, może najbardziej spektakularnym albo najbardziej znanym, jest właśnie Antoni Mateczny, który przyjechał tutaj w końcówce XIX wieku jako młody inżynier budowlany, budując linię kolejową z Krakowa do Żywca. Za zarobione pieniądze kupuje parcelę, na parceli stawia sobie dom, no i kopie studnie. Pod koniec XIX wieku, tu gdzie w tej chwili jest wyspa, stał dom Antoniego Matecznego. Postanowił się tutaj osiedlić. Potrzebował wody, kopał studnie. W związku z tym, jak zaczął kopać, to dokopał się do źródła bardzo głęboko osadzonego, ale wyjątkowego. Czym? Siarkowodór unosił się w powietrzu. Antoni Mateczny już wiedział, to musi być szczególna woda. Ulica księdza Piotra Skargi była ulicą szczególną, bo tutaj praktycznie kończyło się Podgórze. Dlatego mówiło się, że koniec Podgórza to była brama Matecznego. Stąd można było pojechać w kierunku Zakopanego na przykład, ale można było skorzystać z tego, co Mateczny oferował. Z wód wspaniałych, leczniczych, korzystały naprawdę rzesze krakowian i nie tylko, bo fama o tym, że tu jest naprawdę dobrze, że ta woda leczy, wyszła poza Kraków, poza Galicję tamtych czasów. O niezwykłości Podgórza świadczy wiele reliktów dawnej świetności. Pomniki podgórskiej przedsiębiorczości, ale także zacnych postaw tutejszych społeczników. Taka prestiżowa dzielnica mieszkalna, jeżeli można tak powiedzieć, Plac Lasoty, czyli miasto, ogród, w którym budowano piękne wille otoczone ogrodami. Dzisiaj jest to nobilitujące miejsce, natomiast czy wówczas było? Być może również też. Okolice Placu Lasoty to także miejsce dramatycznych wydarzeń. To właśnie tu został zastrzelony przywódca krakowskiego zrywu powstańczego z 1846 roku, Edward Dębowski. Obok tych pięknych willi jest usytuowany park, Park Bednarskiego. Mój pradziad, Wojciech Bednarski, był zasłużonym obywatelem miasta Podgórza, jego obywatelem honorowym. To wielkie wyróżnienie, któremu przyznano w 1897 roku, było nagrodą za wspaniały dar, którym ucieszył mieszkańców Podgórza za zorganizowanie parku. On wymyślił, że na wybierzysku skalnym po kamieniołomie na Krzemionkach ten skalny, martwy kamieniołom zamieni w ogród pełen gwaru dziecięcego i wspaniały ogród zieleni. Park Bednarskiego. Było to absolutnie wydarzenie na skalę europejską. Zresztą gazety Petersburga pisały o otwarciu Parku Bednarskiego, bo był to jeden z pierwszych przykładów rewitalizacji terenu poprzemysłowego. Najprawdopodobniej na pewno pierwszy w Polsce, być może jeden z pierwszych w Europie. Podgórzanie byli dumni z tego parku, byli na tyle dumni, że nosili Wojciecha Bednarskiego na rękach i jeszcze za jego życia nadali parkowi imię Wojciecha Bednarskiego. Profesor Bogdanowski Politechniki Krakowskiej
uważa Wojciecha Bednarskiego za pierwszego ekologa środkowej Europy. Wyjątkowość ówczesnego Podgórza to nie tylko walory estetyczne, ale również czysto użytkowe. Gdy w 1900 roku uruchomiono elektrownię Podgórzanin, tygodnik społeczno-literacki, który wychodził wówczas w Podgórzu, opisywał, że lampy, które zaświecono w rynku podgórskim, wyglądały jak pochód księżyców. Mój ojciec wspominał często, że chodził z ulicy Wiśnej z Krakowa do swojego ukochanego dziadka na plac Lasota i tam w tej willi już była elektryczność. A wtedy jeszcze były na ulicy Wiśnej lampy naftowe. Podgórze w okresie poprzedzającym połączenie było absolutnie dużo bardziej rozwinięte przemysłowo, gospodarczo i społecznie niż Kraków. Pomimo tego, że Kraków posiadał tą siłę intelektualną, artystyczną, z której Podgórze zapewne korzystało, jednak brakowało mu tego napędu gospodarczego, które wówczas się liczyło. Odrębność administracyjna nie odcinała od siebie obu miast, które w pewnym zakresie funkcjonowały już od dawna razem, zanim zrosły się w jeden organizm. W okres rozkwitu miasta wpisują się także budowy podgórskich kościołów. Górujący nad założeniem rynku podgórskiego kościół świętego Józefa w obecnej postaci został wzniesiony na początku XX wieku według projektu lwowskiego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Strzelista sylwetka i bogactwo wnętrza świątyni tworzą jeden z najznakomitszych przykładów polskiego neogotyku. Położony przy dawnej głównej arterii dzielnicy, ulicy Zamojskiego, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy obecnie stoi nieco na uboczu. Neogotycka budowla, postawiona także przez Jana Sas-Zubrzyckiego, zawiera również wątki neoromańskie. Jej powstanie związane jest z zakonem redemptorystów mieszkających do dziś na zboczu Krzemionek. Pomysł Wielkiego Krakowa, do którego tutaj sukcesywnie w tej naszej opowieści będziemy zmierzać, powrócił z impetem na początku XX wieku, albowiem okazało się, że jeżeli Kraków nie powiększy się terytorialnie, to po prostu nastąpi jego regres. Regres w rozwoju gospodarczym i demograficznym. To jest bardzo ważne, że przede wszystkim krakowianom zależało na tym, by miasto powiększyć o sąsiednie gminy i tak zwane obszary dworskie. Pierwsze jaskółki połączenia Podgórza i Krakowa to właściwie rok 1900, wtedy kiedy Juliusz Leo myśli o Wielkim Krakowie. Podgórze początkowo przyjęło propozycję prezydenta Krakowa, Juliusza Lea, sceptycznie, żywiąc obawę, że połączenie i utrata niezależności mogłyby zahamować rozwój dzielnicy. Dotychczasowe miasto, oprócz struktur samorządowych, mogło poszczycić się kilkoma szkołami. Obecnie w budynku jednej z nich mieści się Dom Kultury Podgórze oraz mocno rozwiniętym handlem i przemysłem, a co najważniejsze, świadomą tożsamością swoich obywateli. Wydana w 1866 roku ustawa gminna dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim dawała gminom prawo nadawania honorowego obywatelstwa w uznaniu szczególnych zasług publicznych. Rada Gminna Miasta Podgórza skorzystała z tego, nadając obywatelstwo honorowe swojemu pierwszemu burmistrzowi i potem tradycyjnie nadawała to zasłużonym burmistrzom zwyczajowo pod koniec ich urzędowania.
Doceniano także w ten sposób działalność lekarzy, na przykład przy opanowywaniu epidemii, działalność sędziów, wieloletniego księdza proboszcza i oczywiście Wojciecha Bednarskiego za stworzenie parku miejskiego. Bardzo ważną inwestycją dla Podgórza była budowa linii kolejowej, więc to nie może dziwić, że urzędnicy, którzy decydowali o jej przebiegu przez Podgórze i zbudowaniu tutaj stacji kolejowej, zostali honorowymi obywatelami miasta Podgórza. Chodziło o to, aby powstało nowoczesne miasto, które zarówno mogłoby konkurować z innymi miastami ówczesnej Galicji, ale również chodziło o przyszłość Polski. Trudne i żmudne rozmowy połączeniowe dobiegły końca w 1913 roku podpisaniem układu w sprawie połączenia, w którym gmina Kraków sformułowała szereg swoich zobowiązań do wypełnienia wobec miasta Podgórza. Wśród tych zobowiązań odnajdujemy m.in. obietnicę wybudowania kolejnego mostu na Wiśle, deklarację rozwoju sieci tramwajowej w Podgórzu. Oczywiście Podgórzanie zagwarantowali sobie także prawa polityczne, między innymi mandat do austriackiego parlamentu oraz określoną liczbę miejsc w Radzie Połączonych Miast. Cały czas przy tych rozmowach obecny był ostatni burmistrz Podgórza, Franciszek Maryjewski, który negocjował jak najlepsze warunki dla miasta Podgórza. Na oficjalne spojenie obu organizmów trzeba było czekać jeszcze 2 lata. Już po wybuchu I wojny światowej, w obliczu wzrastającej nadziei na niepodległość Polski, w lipcu 1915 roku nadszedł przełomowy dzień dla losów Podgórza. Mamy 4 lipca. Trzeci most, dzisiaj nieistniejący, nazwany mostem Krakusa, przepięknie ustrojony, po obu stronach napis "Witajcie", po jednej stronie herb Podgórza, po drugiej stronie herb Krakowa. Spotykają się na moście burmistrz Franciszek Maryjewski, ze strony Krakowa prezydent Juliusz Leo, podają sobie ręce. Burmistrz Maryjewski mówi, że Podgórze oddaje swoją niepodległość, swoją wolność na ołtarzu wolnej ojczyzny i że przychodzi tutaj do sąsiada nie jako wróg, nie jako ktoś poddany, ale jako partner. Wszyscy biją brawo, później tramwajami odjeżdżają na rynek krakowski. Później doszło do uroczystej mszy świętej w kościele mariackim, a zwieńczenie tych uroczystości nastąpiło w krakowskim magistracie, gdzie doszło do uroczystej sesji Rady Miasta. Podgórze nie zawiodło, bo przecież w 1918 roku to właśnie z podgórskich koszarów wyruszył porucznik Stawarz na krakowski rynek i do krakowskiego magistratu po to, żeby zrzucić austriackie orły i wywiesić biało-czerwone sztandary. Porucznik Antoni Stawarz był jednym z wielu Polaków, którzy służyli w armii zaborczej w 57. Pułku Piechoty i tam wśród swoich kolegów założył taką siatkę konspiracyjną, która przygotowała się na czas przejęcia władzy. Wyzwolenie Krakowa rozpoczęło się już w nocy z 30 na 31 października. Tutaj jest taka ciekawostka, iż pierwszym takim miejscem, gdzie ta wolność zawitała, był dworzec w Płaszowie. Około godziny 4:30 nad ranem porucznik Stawarz wziął do kieszeni garść biało-czerwonych kokardek, wziął również maciejówkę, czyli tą słynną okrągłą czapkę wojską używaną przez legionistów i ulicą Parkową przez rynek podgórski udał się do koszar przy ulicy Kalwaryjskiej. Zarządził zbiórkę na dziedzińcu koszar, czyli na dzisiejszym Placu Niepodległości, który mamy przy gmachu Korony. I w pewnym momencie Stawarz wyciągnął gwizdek, zagwizdał. Grupa spiskowców na czele z porucznikiem Śnigowskim okrążyła Niemców i wtedy Stawarz powiedział coś takiego, że ta ważna rzecz, którą chce im powiedzieć, to to,
że Polska powstała, jest nowy rząd, rząd narodowy i on jako poddany do tej pory cesarza austriackiego za takiego już się nie uznaje i na dowód czego ściągnął tą swoją czapkę austriacką, rzucił w błoto i przypiął do Maciejówki biało-czerwoną wstążeczkę, założył ją na głowę i kazał im krzyczeć, że wolna Polska niech żyje, co oni dość zdziwieni podchwycili ten okrzyk. Poszczególne oddziały tworzyły się ad hoc i dwiema kolumnami szły wyzwalać Kraków. Jak pisał swoje wspomnienia, jeszcze zdążył przed II wojną w 1939 roku wydać swoje wspomnienia, to mówiąc o dniu 31 października 18 roku powiedział: byłem szczęśliwy, bodaj najbardziej szczęśliwy i bodaj raz w życiu. Okres międzywojenny w historii Krakowa i historii Podgórza to był okres, który głównie był związany w przypadku Podgórza w takie procesy połączenia, inkorporacji z miastem Kraków. W tym okresie czasu obserwujemy dość ciekawy rozwój przemysłu na terenie Podgórza. Tutaj zwłaszcza takim miejscem, gdzie pulsowało to życie przemysłowe i gospodarcze, to było Zabłocie. Historia Podgórza to historia ludzi, którzy tam pracowali, zmagali się z codziennością, ale też odpoczywali i oddawali się przyjemnościom życia. W 1913, a więc jeszcze przed wybuchem wojny, powstaje klub sportowy Podgórze. Pierwotnie nazwę Olimpia miało to stowarzyszenie, jednak nazwa ta nie przetrwała i kilka miesięcy później zamieniono nazwę na Klub Sportowy Podgórze właśnie po to, żeby podkreślić, iż zespół ten jest stąd. Jest to zespół miejski z miasta Podgórza. Sport nie znosi braku rywalizacji. Dlatego niedługo po powstaniu Klubu Sportowego Podgórze na Ludwinowie założono konkurencyjny klub o robotniczej proweniencji. Sławę i chwałę garbarni w latach międzywojennych wywalczyła drużyna piłkarska. Ludwinowscy futboliści zdobyli nawet Mistrzostwo Polski, przynosząc dumę całemu Podgórzu. Warto zwrócić uwagę, w jaki przekrój był społeczeństwa, które tworzyło te organizacje sportowe. I tak mamy z jednej strony garbarnia, którą tworzyli robotnicy z zakładów garbarskich. Z drugiej strony mamy KS Koronę, którą zakładają uczniowie gimnazjum, drodzy Państwo. I z ostatnie wreszcie KS Podgórze, założone przez statecznych, bogatych mieszczan podgórskich. To niewątpliwie najpiękniej położony stadion w Krakowie. Stadion, na którym po utracie drewnianych trybun na Ludwinowie rozgrywała swoje spotkania ligowe garbarnia. Gościłem tutaj z córką, bezpieczny, bo nikt na trybunach nie miał ochoty bić faceta, który kibicował komuś innemu. Ten sport miał niesłychanie ważne znaczenie dla miejscowych ludzi po to, aby oni poczuli się wszyscy razem miejscowymi podgórzaninami, jeżeli mogę tak trudnego słowa w tym wypadku użyć. Podgórze było miastem egalitarnym, gdzie w przeciwieństwie do Krakowa nie zaistniało zjawisko gettoizacji Żydów. Żydzi mieszkali tutaj tam, gdzie chcieli. Podgórze, tak jak i cały Kraków, znalazł się w pierwszych dniach września 1939 roku w obszarze okupacji niemieckiej. To była noc, jak oni wkroczyli do nas, do Podgórza. Szli tam od strony Zakopanego, bo oni tamtą stroną się przedarli.
i u pani Boksmanowy, myśmy z naszej kamienicy wszyscy tam siedzieli u niej, że to było na parterze w razie jakiegoś bombardowania czy uszkodzenia, żeby jakoś człowiek mógł po prostu się wydostać stamtąd. Jako młode dziewczęta i to poleciały mnie na most, to trzecia była po południu, jak już Niemcy stali na moście, na Starowiśnie. Chyba najbardziej istotnym faktem w dziejach okupacyjnego Podgórza to jest utworzenie getta żydowskiego. To był obszar, który przed wojną zamieszkiwało mniej więcej około 3,5 tysiąca mieszkańców. Natomiast właśnie wiosną 1941 roku decyzją okupacyjnych władz niemieckich znalazłem tu miejsce kilkanaście tysięcy ludności żydowskiej. Getto na Podgórzu, nazywane przez Niemców żydowską dzielnicą mieszkaniową, zostało błyskawicznie otoczone murem. Powierzchnia getta była systematycznie zmniejszana, co oczywiście oznaczało tragiczny los jego przymusowych mieszkańców. Osoby starsze, chorych, dzieci wywożono w transportach śmierci do niemieckich obozów koncentracyjnych zlokalizowanych w Polsce. W 1943 roku władze niemieckie postanowiły całkowicie zlikwidować getto. Być może nawet 2000 osób poniosło śmierć podczas bezpośrednich egzekucji w ciągu trwającej 2 dni akcji likwidacyjnej. Przyszłam z ojcem, przylecieliśmy tu raniutko, bośmy ciekawi byli, co będzie dalej z Placem Zgody, z tymi Żydami, co tam jeszcze pozostawali. A oni dobijali tych Żydów, których już nie mogli ewakuować, którzy byli po prostu połamani, kulawi, niewidomi. Bo przecież było takich Żydów niewidomych kilku i oni wyprowadzali je i szli za nimi szedł Niemiec i ciach, 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 ciach. Hołd ofiarom składamy w czasie spaceru po obrzeżach dzielnicy w rejonie płaszowskich kamieniołomów i Woli Duchackiej. Tu, na terenie dawnych cmentarzy żydowskich, jeszcze latem 1942 roku został zbudowany niemiecki obóz pracy przymusowej, nazwany obozem Płaszów. W 1943, wskutek przyjęcia części Żydów ze zlikwidowanego getta, nastąpiła jego rozbudowa i przemiana w obóz koncentracyjny. Nieopodal, w dawnym kamieniołomie Liban, w czasie wojny mieścił się karny, ciężki obóz pracy służby budowlanej, tak zwanej Baudienst, w którym pracowali Polacy, w tym mieszkańcy Podgórza. Te najważniejsze ślady II wojny światowej to oczywiście jest Lipawa 4 i to jest fabryka Schindlera i to jest historia Oskara Schindlera i 1100 Żydów uratowanych przez tego niemieckiego przemysłowca. Plac Zgody historyczny, dzisiaj Plac Bohaterów Getta, to też centrum dawnego getta żydowskiego, ale to też jest miejsce związane z postacią jednego z krakowskich, polskich sprawiedliwych, czyli Tadeusza Pankiewicza. I to jest też ważna historia, bo to jest historia zwykłego farmaceuty, zwykłego człowieka, który w pewnym momencie podejmuje decyzję o tym, że nie wyprowadza się z getta żydowskiego, a przecież nie musiał. Zostaje tam, tworzy i dalej działa jako farmaceuta. Jak się jechało w tramwaju, a przyjechało się parę przystanków, a stanęli, to wiadomo, że łapanka wyciągali na auta i zabierali od razu. Bardzo często były te łapanki, bardzo często.
wyszło się z domu, a nie wiadomo było, czy się wróci z powrotem. W czasie wycofywania się Niemców przed Rosjanami, którzy wkraczali do Krakowa, musieli wysadzić most Piłsudskiego. Siła wybuchu tego wysadzenia, od wysadzenia mostu była tak ogromna, że ten przedmiot, który trzymam w ręku, został zrzucony ze stołu w mieszkaniu kamienicy, która była dość w dużej odległości, około 500 metrów od tego mostu. I trafiła w ścianę mieszkania. W każdym razie zmiażdżyło ją do tego stopnia, że była płaska jak blaszka. Wojenny kataklizm poprzedził dziesięciolecia przekształcania miasta w okolicznościach realnego socjalizmu. Podgórze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to dzielnica żyjąca w cieniu kombinatu metalurgicznego funkcjonującego w Nowej Hucie. Podgórze już nie wróciło w okresie PRL-u do tych kształtów, które miało w okresie przedwojennym. Nie było ludności żydowskiej, nie było wielokulturowości. Najważniejszym przedsięwzięciem to było ustalenie tych czterech dzielnic i powołanie urzędów dzielnicowych. Czyli każda dzielnica miała swój urząd i administrowała swoim obszarem. Podgórze stało się taką olbrzymią dzielnicą. Dzielnica Podgórze zaczęła tracić swoją odrębność. Wielkie blokowiska i olbrzymie inwestycje tego typu przerzuciły jakby ciężar inwestowania na inny obszar. Podgórze zmieniło w sposób radykalny też swoją strukturę społeczną. No, to, co jest charakterystyczne dla PRL-u, to jest zniknięcie warstwy mieszczańskiej. Podgórze PRL-u to dzielnica, do której po zmroku nie zawsze można było bezpiecznie się zapuszczać, gdzie patrole milicyjne pojawiały się rzadko, bo wiedziały, że nie są tam mile widziane. To były ulice z wieloma bramami, w których handlowano alkoholem. Ale miało to swój niewątpliwy koloryt. Myślę, że taki koloryt wielkomiejski, proletariacki, ale charakterny równocześnie. Symbole czasu PRL wyraźnie wkomponowały się w krajobraz dzisiejszego Podgórza. To między innymi ogromne osiedla z wielkiej płyty, gmach Telewizji Polskiej górujący na wzgórzach Krzemionek, gdy pod koniec lat 60. otwarto z hukiem krakowski ośrodek telewizyjny, to przekaźnikowa wieża tego ośrodka zaczęła w pejzażu miasta być punktem znaczącym. Telewizja lat 70. i później krakowski ośrodek to jest legenda w postaci fantastycznych programów, jakie tutaj powstawały. I to były nie tylko spektakle teatralne, to były programy rozrywkowe, to była świetna publicystyka kulturalna. Dzisiaj to jest w zasadzie już jedynie wspomnienie. W tym czasie, kiedy naczelnikiem był Marian Kulik, powstało bardzo właśnie wiele inwestycji, o których wcześniej może wspominałem. To była ulica na Zjeździe, to była ulica Telewizyjna, to była generalne poszerzenie ulicy Wielickiej. Ogromne przekształcenia krajobrazu Podgórza niosły też za sobą koszty mierzone wartością dziejową.
Budowa drogi telewizyjnej oznaczała zmniejszenie powierzchni i zniszczenie części starego cmentarza podgórskiego, najstarszej krakowskiej nekropolii, założonej edyktem cesarza austriackiego jeszcze pod koniec XVIII wieku. To tu znajdują się grobowce najważniejszych podgórskich rodzin, choć przeważająca większość szczątków i pomników została przeniesiona na teren nowego cmentarza przy ulicy Wapiennej. Spacer po podgórskich cmentarzach, starym i nowym, to podróż w przeszłość. Mogiła za mogiłą, jedna za drugą przypominają o mijających czasach, są świadectwem zmieniania się Podgórza. W 2010 roku, dzięki staraniom stowarzyszenia Podgórze.pl, obie nekropolie zostały włączone do szlaku kulturowego Europejski Szlak Cmentarzy, stając się częścią dziedzictwa kulturowego całej Europy. Do miana modnej części Podgórza aspiruje Zabłocie, które od XIX wieku kształtowało swój przemysłowy charakter. Zabłocie obecnie to postindustrialna przestrzeń tętniąca społeczno-kulturowym życiem, a wyrastające pomiędzy kominami osiedla udają konglomerat fabrycznych hal. Krakowski rynek, a nawet Kazimierz, pełen turystów, już nie jest tak oryginalny, nie jest tak atrakcyjny nawet dla Krakowian, jak właśnie Podgórze. Podgórze, w którym wspaniale rozwijają się nowe instytucje kultury. Mam na myśli oczywiście świetną galerię Starmachów, także przecież Muzeum Sztuki Nowoczesnej w dawnej emalierni Schindlera, a także Glikotekę, która w bardzo przemyślany sposób adaptowała, czy też uratowała podgórską zabytkową elektrownię. Związany jestem z Podgórzem, ponieważ tu mieszkam, to jest najprostsza odpowiedź. Akurat tutaj, w miejscu, które jest bardzo nasycone historią, co widać gołym okiem, bo w dali widać kopiec Krakusa, naprzeciwko jest fort z czasów austriackich, a po lewej stronie jest jeden z najstarszych, może nawet najstarszy, kościół w Krakowie, czyli kościół świętego Benedykta. Podgórze ma także swoje własne miejsce pamięci. Instytucją upowszechniającą dorobek kulturalny i historyczny prawobrzeżnej części Krakowa jest położony przy ulicy Limanowskiego Dom Historii Podgórza. Połączenie Krakowa i Podgórza, do którego doszło w 1915 roku, to wydarzenie bezprecedensowe w historii obydwu miast. Podgórze stało się dzielnicą miasta Krakowa. Kraków przez to stał się organizmem większym, bardziej znaczącym pod względem gospodarczym i politycznym. Podróż śladami dziejów Podgórza kończy się dziś w obliczu nowych wyzwań. To one będą zapisywać kolejne karty historii 13. dzielnicy Krakowa. Dzielnicy, która ma mroczną historię w tle, ale też współczesny, wyjątkowy charakter i perspektywy jutra.
się zawsze podobało Podgórze. Byłam rodowitą Podgórzanką i jestem dalej. I nie poszłabym z Podgórza.